Ja jestem chłop z Mazur i tak wołajcie na mnie chłop z Mazur. To właśnie śpiewa dla was chłop z Mazur. Więc wszyscy na Mazury, nie dwóry. Chłop z Mazur. No siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Bożym pięknym odcinku z serii Chłop z Mazur. I nie wiem, czy to nie będzie 16 odcinek, choć mogę się cholernie mylić, bo kompletnie, szczerze wam powiem, dawno nie patrzyłem na to, jak naprawdę te odcinki, który to już jest numer z kolei, a poprzedni jak nagrywałem, to w sumie następny odcinek i tyle. Ale jakoś tak sobie pomyślałem, że chyba ten będzie 16, bo 14 był chyba, albo 14 był wstawiany, 14, 15, albo to już będzie 17, dobra, nieważne, jak wyjdzie, to wyjdzie. Na pewno cieszę się, bo jest więcej tych filmów jak 10 z tej serii i mam nadzieję, że ta seria będzie miała trochę więcej odcinków niż śmieszne jakieś 10. O, jadą gabaryty. Chyba się tam nie wyrobił. Jak widzicie, zmęczony Zetor życiem, pracą i swoim... swoim zawodem. No niestety. Przywędrował do nas po posiewach. No i teraz są ładowane ziemniaki do niego, proszę bardzo. Znaczy do niego. Ładujemy do... sadzarki, ziemniaki. Mam nadzieję, że te worki wejdą, nie będzie żadnego problemu. Z takiej okazji, że nie wiem, będzie za dużo, czy tam braknie nawet. Znaczy, jakby było za dużo, to spoko w sumie, bo to... Tylko mam nadzieję, że to zużyje, a nie, że to będzie jakoś stało głupio. Gdzieś po kątach się walało. No jest tak dziwnie, szczerze wam powiem, bo te worki się rozpakowywuje od dołu. Nazwijmy to, przecinam worek na szwie od dołu nożem i tyle. No i też odpowiednio trzeba wysoko podnieść, bo jak jest nieodpowiednio wysoko, to nie wypakowywuje się. Dobra, wszystkie załadowane. O cholera, tu będzie więcej tych kilogramów, tu będzie 100 na jak nie lepiej. Buu, jak mnie wystraszył z Kubami. Co tam, Sołtys? Pytanie mam, bo mnie na myjni nie wpuścili, czy myjkę ci nie masz może. Chodź tu. A chodź. Stań sobie tutaj. No. Popatrz się na tego bydlaka. No dobra, już wszystko mi powiedziałeś. No to wszystko, to wszystko, to już wszystko, to już wszystko, wszystko jasne. No. Ja im myjka ciśnieniowa. Nie no, pasowałoby może jak go umyć, nie? Rzeczywiście, bo... chłopa zjerdza do końca i same opony zostaną. Dobra, w takim razie my lecimy. Trochę szkoda, że jakoś sobie to dziwnie obliczyłem. Łop. Teraz bym tu stratę moralną zrobił, ale powiem wam, że kurczę, ten Zetor ma... ślizga się mu przód, tak jakby go podniosło. Bo dziwnie się nim jedzie i dlatego tak trochę nawet za dziwnie. Jak na tego Zetora, to jest coś nie halo. No ale dobra. Czy ja słyszę sąsiada? Jeszcze jak?
Sąsiad jeszcze jak? MacGyver, słuchaj, pasowałoby, żebyś mi tutaj to zasiał mniej więcej tak, jak jest tutaj ta wyrwa w tamtą stronę. Dobry. Tak jakby... O, witam cię, szufla. Pasowało mi by, żebyś zrobił mi to sianie tej kukurydzy bożej. Tak jak tutaj widzisz, jest ta wypustka. Trzymaj się po prostu lewej strony. Ja akurat będę sadził sobie ziemniaki na tutaj tym firtlu, head tam na dół. No. To jakoś mniej więcej sobie to wypośrodkujemy. Damy radę. Kolejna też sprawa, musisz uważać, bo możesz się zakopać tam po drugiej stronie, bo niestety tam najbardziej spływa woda, jeżeli są opady i tam się lubi robić bagno. Tym bardziej, że tam jest niedaleko do tego jeziorka tam w lesie, także... A tam nie jednego mamy bydlaka. Nie jednego bydlaka mamy, no ale wiesz, tam jak jeden wpadnie, to może być bieda z wyciąganiem. No, no zawsze to 160 koni może przyjechać, nie? 160 koni, no ten ile? 130 w serii? To pewnie ze 20 uciekło, bo się spłoszyły. A reszta to może zdechło już do tej pory, bo to nie karmione, no to... No na razie to z setką próbuję, 107. 107 konia to ma? Tak. No, to powiem ci, ale jakoś tak gabaryty ma, no tak... W sensie mały jest, taki zwrotny, fajny, taki dość. Ale powiem ci szczerze, że ja bym sobie dał radę tam, wiesz, zrobić to, ten siew kukurydzy. No ale zobacz, jaki to jest sprzęt boży. Malutki. Nie no, zamęczyłbyś się, panie. Zamęczyłbym się, a jeszcze tak mówię, może sobie wezmę na jakieś inne pole, to tak sobie wymyśliłem z tą kukurydzą. Bo Maciej oczywiście, jak pojechał do tego miasta, to go chłopi już drugi dzień nie ma. Wiesz o co? Tak. Także tak sobie pomyślałem, że będziemy działać w ten sposób, że ty mi pomożesz, bo to... Ile to metrów ma w ogóle? A ze 3,5, około 4, a mniejszy jest. Była jeszcze wersja jakaś eksportowa tego siewnika i chyba miała właśnie albo 4, albo 4,5. Coś takiego. Także tak dość, ale robi robotę, tylko no, trzeba mieć czym i gdzie. No. I czas. No. No także o, ale ja widzę, że ty tu masz kurwa ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciorzędowy, no to panie. Zadzi czary Mary? Wstań z tyłu. No. Aha. No to niezła. To niezły zestaw. A to na testy go masz, żeś go tak normalnie kupił z dotacji? Ja pierdolę, to chyba całe dotacje poszły. A to używane czy nówka, Funfal? Nówka, panie. Ja cię pierdolę. Dobra, nie pytam skąd dotacje, nie pytam skąd kasa na takie rzeczy. Ja po prostu nie wnikam, jestem po prostu, wiesz, chłop z mazu. Dobra. To będzie przód do góry. Ja tak chyba za mądry to ja nie jestem, bo chciałem sadzarkę bez wałka uruchomić. No i lecim na Szczecin. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak pójdzie. Widzę, że Zetor ma dość takie problemy, żeby podjechać pod tą górę, więc jak on tam ma 107 koni, no to coś czuję, że może mieć kurwa problem i to taki dość solidny. W szoku jestem. No, patrz tam. No mówię, że tu uciekł.
uciekło zdecydowanie koni. Patrz, on ma 107 koni i idzie z tym jak byk. Tymczasem ja... No, ale wiadomo, ziemniaki dość pomału się... sadzi. Także ja też nie będę tutaj szalał. Myślę, że tak do 10 km na godzinę i to będzie max. Jak nawrócimy, zobaczę sobie jak tam zużycie tego. Wygląda. Kilo, moi drodzy, 300 kilo, a myśmy kupili, ile tam było? Gdy nie pamiętam, debil ze mnie. Boję się, że może nie starczyć na powrót. Znaczy będzie po prostu jakiś niepełny przejazd. W ten sposób, nie? Nie no, 10 worków. Wyszło tam 600 kilo, czyli połowa tego, co ten, to wyszło na ten. Czyli to jest ostatni przejazd w takim razie, jeżeli chodzi o te ziemniaki. Panie, dajesz radę z te 107 konia. Ja go targa. Widzieliście? Kto nie skacze, ten zamula. Tych ziemniaków naprawdę nie będzie dużo. To mi się... Nie wiem, czy to mi się zwróci. Mam nadzieję, że... No nie no, zwrócić się powinno zwrócić, bo to w cholerę to sypie. Także myślę, że już po jakby zebraniu tych ziemniaków mógłbym nawet i większe pół pola, albo nawet całe pole tutaj obsiać tymi ziemniakami, więc dość opłacalny by to był biznes, jeżeli chodziłoby o dalsze obsiewanie. I wtedy na przykład na następny sezon dopiero coś sprzedać, bo tak to, no to nie wiem, czy to będzie w ten sposób opłacalne. Zobaczmy, mieliśmy 323 kilo, jak byliśmy na dole. Zobaczymy, ile tych kilogramów wyjdzie, jak będziemy tutaj na końcu. Dobra, tych kilogramów mamy. A czekaj, muszę sobie stanąć bokiem, bo mnie zrzuci. Tych kilogramów mamy 262. Dobra. Czyli nie jest źle. A też mi się wydaje, że kurwa źle obliczyliśmy te kilogramy. I żeby nie było wpadki na odcinku. Ale go miota. Co to się stanęło? Dokąd ci to siadzi? To znaczy, ja tu zrobię jeszcze jeden przejazd tu i mógłbyś zrobić też ten jeszcze jeden przejazd, nie? W tamtą stronę. 4,5 metra, nie? Aha, 4,5 metra. To jedź ze mną tam na koniec. Ja sobie podjadę.
O Jezus. Panie, a co to tam w krakach? Jaki dzik stoi? Co stoi? Jaki dzik w krakach stoi? Dzik w krzokach? To chowaj się do traktora, bo ci dupę przekuję. Dawaj tu ze mną i z powrotem pojedziesz, będziesz siał. Na razie nie siej. Jedź, pojedź ze mną po tym niezasianym, niezrobionym. I wtedy będziesz widział, na ile mój starcza i swoim polecisz za mną. Nie no, panie, ktoś panu w krzakach buszuje, nie? Może to Dawid. Albo jaki Daniel? Jack Daniels? Jack Daniels? No, coś sugerujesz? No, jak się obczo palce, ja wiem, że trochę taki na swego wygląda. Nie ma chłopaki! Co tam, chłopaku? O ty kurczę! To tacy więcej nie dostaniesz. Ale ten Deutsch Fahr ma problemy trochę. Ale miota go jak szotu. Jakieś pytania ma. Ewidentnie. No. A obciążników nie założymy, pani. Ewidentnie pytania jakieś ma. Dobra, chłopaki. Ja lyca. A gdzie to lyca? Ja lyca. Fu, po Macieja. Nie, po twojego Macieja, twojego brata. Aha, spok. No najebany w mieście ponoć leży. Co ty gadasz? Najebany. No to biergo za habety i opie. Mogę dobra, ci dobra. Mówić, pozwalam ci, żebyś mu jeszcze wpieprzył za to. Nie robi tylko się włócy. Tak to jest. Dobra. Pojechał i... Tam jego tam. Zaraz kończymy, pani. To będzie miło. Ja lecę na full. Ja już więcej nie mogę. A nie. No, bo się miniemy. Szefix. Ten zator to się chyba zagotuje za chwilę. No, pien na takich obrotach był, że... Ja to tego najczęściej musisz szybciej wyłać, muszę, nie? Ciężniki kupić. No, pien temperaturę złapał. A będzie go chłodzić za chwilę. Przede wszystkim umyć, bo chłodnica tam nie będzie chłodzić, no bo gdzież to? Dosyfiona wszystko do... To co to, panie, lecisz jeszcze tu? Swoje kolejne pole ładować? A kielo to chcesz za tą usługę? A nie, po dobremu. To co, ma flachę? No, po sąsiedzku. For free. Tak. To niech się darzy. W takim razie, niech się darzy. Żeś w górze. Jak będziesz typów, jak będziesz ty w potrzeby, to wiesz, to goduj, to... No to co, to zostawiasz to tu? Nie, wezmę cięższe. 60 wezmę, będzie lepiej szła. 60.
Wesoły, myślisz, że nie pójdzie? Pójdzie. Dobra, kochani. My się w takim razie zbieramy, zbydlamy. Jeszcze wam pokażę, jak to faktycznie wygląda, nie to z perspektywy traktora, a z perspektywy no, tu z pola. Krz! Pierdolone ptaki będą wyżerać. No powiem wam, że chyba szczerze, tak jeszcze prosto, no nie, dobra. Już chciałem zachwalać, że mega prosto pojechałem, ale to tylko tutaj ten kawałek. No to akurat dobrze, bo tyle widać tutaj do zagięcia pagóra. Jedzie bykiem. Tu byś się w sumie zmieścił. Jakbyś dobrze zawinął, to byś mi się tu zmieścił i nie pogrzebł ziemniaków. Panie, to szerokie. To szersze niż dolicz. Ja to będę musiał te dziady ci pousuwać, bo to kurczę do utylizacji wysłać, bo to będziesz miał bieda tutaj przejeżdżać faktycznie na to pole. Chcesz pan spróbować? Aha, ty pokaż, jak to działa. Jak to się obsługuje? Tak jak 60. Tak jak 60. Wtedy w sumie Ursus. Czekaj, to tok. To tu nawałek. O kurde, ale to jest sprzęgła szczuli. Ja cię chwycę, ale to idzie. Panie. Światło się pan włączy. Przecież to idzie jak szoton. Dłuższe się pan włączy. Fajne są. Mocno świecą. Chopie, aż mgła z nich leci. A panie, czy tak ma być? O, ze wszystkich leci mgła. Się, tak? A to nad Fendem jakimś się zastanawiam, nie? A Defend to jest taka marka premium, a nie taki Ursus. O panie, ale to za mnie czwara. A to tamtym to nie porobię. 60 Tezar będzie do niczego. No to ci szczerze powiem, żebyś musiał niezłe dotacje wziąć za niego. Ale Bykos jest piękny. Wow, fajnie. Za 100 tysięcy może by jakiego znaleźć, nie? No to najpierw trzeba mieć 100 koła. A już sprzedał 60 i tego on będę miał. Nic trudnego. 60 na to więcej kupców jest. Panie kochany sąsiedzi, dziękuję, że się mogłem przyjechać takim zacnym sprzętem. Ale to jest petarda. Następnym razem zobaczy, jak 60 z napędem się jeździ. O, chłopie, 60 z napędem dawno, że mnie jeździ. Dawno, że mnie jeździ. Piękny. No to dawaj, pokaż, jak to jedzie. Gdy może, to ja nawet szybciej dojdę do domu. Pewnie mnie jeszcze przegoni. Jak se tak tuptą. Byłby w stanie przegonić.
No. Także tak. Pojeżdżona z sąsiadem, nieoczekiwane, że się dał przejechać takim bykiem. No, zrobiliśmy tutaj co prawda kawał roboty. Obsiane jest dwa pola z trzech, które posiadamy. Trzecie pole będzie obsiane już niedługo. Mam nadzieję, że się uda to zrobić. I tak, tak sobie myślę, że jakieś inne ciekawe prace bym tutaj wynalazł i wam pokazał. No ale to zobaczymy wszystko na miejscu. Na miejscu. W sensie wyjdzie wszystko w praniu. Jezu, ale to się gnie. Panie, w pyli się gnie. Piękny sprzęt. No. A ja w takim razie idę do domu, no bo kurde, Macieja zaraz ma dowozić nasz, nie, no nie burmistrz, tylko ten, no, sołtys, bo ten jak kurwa poszedł, to zapił. Ja myślałem, że on załatwia jakieś formalności z gospodarstwem, czy coś tam, a on pewnie na dziewczyny poszedł standardowo, no ale taki chłop. Dobra, do następnego, trzymajcie się, cześć mordeczki, hej.